Cześć, z tej strony Fryzek, witam w kolejnym odcinku z kampanii Call of Duty Vanguard. Mamy teraz za zadanie dostać się do samolotu i pewnie będziemy nim lecieć. Tak logicznie myśląc. Tylko musimy najpierw coś tam ukradnąć samolot. Co tu się? Kogo ja tutaj? Zaczynamy jeszcze raz, spokojnie. To była rozgrzewka. Przecież to nie są nasi, co ty? Atak tu zbocza! Że dupsko. Siamuś. Co latamy? Do samolotu! Tak, oczywiście, z tej strony. Just the show, Wade!
Lecimy na Szczecin, nie? Wypchniemy was z hangaru. Siema, Datus. Weź to. Posłaniaj, jak będziemy pchać. Znajdź nam trochę miejsca, a my zajmiemy się resztą. Całe siły, ludzie! Chodź! Zabierać to za nie. Ja nie steruję teraz. Seksu, posłaniaj nas! Chyba się udało. No dobra, zobaczmy. Starczy nam pasa? Nie, mniej więcej. Widziałem, że to było. No to i rasta! Widzisz, steruje się tak jak tam. Ludzie z 93 zmienili Wade'a. Pokazali latającemu śmiałkowi, jak wojna wygląda na Ziemi. To tam nauczył się, że aby wygrać, trzeba się wzajemnie wspierać. Jeśli przymkniesz oko na jego gadkę, a spojrzysz na dokonania, zobaczysz, kim naprawdę jest Wade Jackson. Mam to gdzieś, co robił wcześniej. Wade porzucił nas w Hamburgu. Wciąż mu nie ufam. Rozumiem. Ale to nie przez niego tu jesteśmy. To pieprzonym Szwabom zdaje się, że mogą złamać najlepszy oddział, jaki miałem. No. Potrzebujemy planu ucieczki. Otaczają nas naziści. Nawet jeśli zwiejemy, to zabiją nas, zanim dotrzemy do drzwi. Może nie. Niezły pomysł. Chcieliśmy urządzić spektakl dla Richtera. Ryzykowaliśmy, ale zaszliśmy za daleko, by zapomnieć o aktach. Polina była następna, co dawało nam czas. Wiedzieliśmy, że wytrzyma. Miło znów cię widzieć, Fräulein. Proszę, usiądź. Właśnie tak sobie wyobrażałam twój mały, paskudny gabinet. No. To powiedz mi, co planujecie. Wyleczyli ją. Panno Skowronek. Stalingrad. Miasto, które powstrzymało nazistowski marsz na wschód. W
Gdyby upadło, upadłaby Rosja. Niemcy zlekceważyli wolę przetrwania wroga. Nie docenili miasta i jego obrońców. Mimo, że Polina była dla ludzi symbolem nadziei, sama nie chciała być bohaterką. Pragnęła tylko zemsty. Sweja Rosjanki III Rzesza myślała, że dokona tego, czego nie był w stanie sam Napoleon. Może gdyby nie walczyli z kimś tak zaciekłym jak panna Skowronek. Panna Skowronek to zajce. Słyszałem, że Steiner kręci się w dzielnicy handlowej. Możliwe. Zawsze jest tam, gdzie leje się krew. Zwolać. Chodźmy. Czekaj, czekaj. Zobaczmy, kto to. Damy znać ich rodzinom. Cia! Celny strzał, robota snajpera. Myślisz, że wciąż... Dobra, tu mamy więcej osłon. Chodźmy! Więc jak zabijesz Steinera, panno Skowronek? Miałeś mnie tak nie nazywać. Ten przydomek daje nadzieję, Polino. Nadzieją nie wygramy wojny. Boże mój. Skurwiele. W końcu jasno. Do zwolenników panny Skowronek. Każdy, kto zapewni pomoc terrorystce, zostanie surowo ukarany. Suki. Chodźmy w tę stronę. Nie wiem się spinać oczywiście, czemu ja... Myślisz, że ten snajper to jeden z Jagermorderów Steinera? Musimy bardziej uważać. Chodź. Polino! Słyszysz to? Popatrz. Gdzie? Pojechał w kierunku dzielnicy handlowej. Możesz mieć rację co do Jagermorderów, Misza. Ruszmy się, zanim go zgubimy. Misza, uważaj! Kurwa, spadnij! Co robimy? Kurna, nie biegniemy. Daj sygnał Miszy, bo... Ożesz, to czekaj, daj strzelić. Uwagę moim nożem! Że co? Ściągam ogień! Do swidania. Padnij! Kurde. Pomóż ciężko mi! Gotowa do strzału! Swoje lunety, Polino, nie wychylaj się! Słaniam cię! Zdjęłam ich! Chodźmy! Uch. Jota nią jak szatan. Ściągnąłem snajpera. Trzymaj shift, aby ustabilizować. Aha. Gdzie jest ziomek? Tu jeszcze jest. Byłeś? Wstawaj, Misza! Musimy iść! Kurde, jak prawdziwy zajce w normalnie. Okej. No, wypadł z tymi psami. Uwaga! Okay.
Teraz sobie przeładował. Snajperzy padli. Ci. Jakie Roger. Okej, to był zły pomysł. Gdzie to snajpera? Gdzie to snajperka? Ciekawe jak ja później mam ściągnąć typa jak zgubiłem snajperkę. O, mam snajperkę. Okej. Szybda. Amunicja. Za granatę. Co za gość się trzyma? Dostał dwa razy. Co ja mam zrobić? Oprócz tego, że mogę spierdalać. Wreszcie kurwa zdechł? Bardziej niż myślałem. Ale nie musiałeś z nim walczyć. No nie? Dorwałaś go! Znikajmy stąd! Idź tam. Nie grozi. Dwóch okay. Jagermorderów? Steiner musi się ciebie bać. To znaczy, że jesteśmy blisko. Nie zatrzymujmy się. Patrz, pojazd Steinera. Nie zastrzelę go w środku. Spróbujmy podejść bliżej. I zastrzelić go w środku. Nie mogę się doczekać, aż zabijesz Steinera. Dawaj. Nie atakujmy stąd, jest ich zbyt wielu, spójrz sama. Szlak! Jeszcze są te pały, Steiner. Które... Tam, z prawej. Broń. Może to jego przełożony? Snajper, padnij!
Szybko weszło. W porządku? Misza? Nie jest chyba aż tak źle. Nie ruszaj się, pokaż. Nie! To nie brzmi dobrze. Nie. Nie mamy na to czasu, siostro. Rozumiesz? Muszę cię zabrać w bezpieczne miejsce. Nie dam ci tu umrzeć. Trupa. Ruchy! Dotrzemy do poczty. Tam będziemy bezpieczni. Nie da się szybko. Oddychaj spokojnie. Mogę coś wybrać? Oczywiście, nie mogę. No, dykaj. Trzymam cię. Co to ma być? Jak ja mam sobie radzić jedną ręką? Dalej. Ruchy! Dotrzemy do poczty. Tam będziemy bezpieczni. Oddychaj spokojnie. Może od razu headshot? Daj się tak. Szybciej! Osiągnięcie zdobyte jedynka. Ja go chciałem odrzucić. Oprzyj się o mnie! Dobrze? Uciskaj ranę! Mają te hełmy twarde, kurde. Takie te łby. Zbliżają się! Już prawie na miejscu! Trytycy! Sznel! Cholera, razie! Nie mamy rady! Zamknij się! Pomogę ci! Co? Jak wyszli mi z taką... Misza! Polega, polega. Nie daj... Nie daj im wziąć Stalingradu. Dzięki, ten nóż nie pomoże nam się stąd wydostać. Co? Misza, musimy... Zakończ to! Proszę, zrób to dla nas! Majaczysz! Chodź, musimy iść! Polino, iść! Nie! Osłaniaj przejście! Ja zajdę ich z flanki! Nie ma czasu! Idź! Jaj, spowolnie! Dura ciuk! Słuchaczki. Idź już! Już dobrze! Idź! Jakby spadły razem za mną i co?
Panno Skowronek! Dobrze wiem, że tu gdzieś jesteś! Tym razem mi nie uciekniesz, ptaszyno! Słyszeliście oberst Steinera! Już! Ruchy! Przejdźmy sobie. Po cichaczu. Co? Fajnie gada. Teraz. Nie ma gdzie uciec. Szukajcie dalej.
Jakby tu przyszedł i co? Ja nie mogę iść szybciej, a nie wolniej. Okej, okay, internet widzę się naprawi. What the? Kurna, wspiąłem się prawie na samą górę. Dobrze. To spadliśmy. Okej, moi drodzy. 31 minut filmiku, myślę, że to wystarczy. Dzięki za oglądanie, był z wami Fryzek. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górze. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Hej.